Dzień dobry wszystkim, witam w kolejnym filmie na moim kanale. Dziwnie wyglądam, jak nie spodziewaliście się tego, wyglądam w ogóle bez brody jak taki bobo, ale witam was, jest wszyscy spuchnięty, bo jest dość rano. Znaczy rano, dziwam to jest, ale zobaczmy was ze wspólnym uśmiechu i zaczynamy tego vloga. Ja za chwilkę wam powiem, co robimy, co się dzieje i w ogóle. Dzieje się, słuchajcie, to, że jestem ogolony, to jest raz. Dwa, że jadę właśnie do... Na mojej siłowni, ponieważ na mojej siłowni trenują piłkarze reprezentacji Niemiec, którzy grali wczoraj mecz, który mecz wczoraj przegrali. A wiecie, w reprezentacji Niemiec jest Antoni Rudiger, czyli piłkarz Realu Madryt, a ja lubię sobie robić zdjęcie z piłkarzami Realu, plus idę sobie zrobić szybki trening, więc wstałem dzisiaj wcześniej. Mimo że wczoraj wieczorem robiłem trening, to dzisiaj znowu jadę na trening, a później ogoliłem się na twarzy. Dlaczego? To zobaczycie już niedługo na Instagramie. Ewa do mnie powiedziała, troszeczkę zestarzałeś się, więc idę do Pretty Studio, żeby mnie troszeczkę ogarnęli, żeby zrobili mi jakieś fajne zabiegi, żeby tą skórę troszeczkę naciągnąć, bo faktycznie delikatnie się zestarzałem. Dobra, nie mam czasu, lecimy. Dobra, słuchajcie, nie było piłkarzy, byli na śniadaniu. Ja, słuchajcie, pędzę do Pretty Studio, zobaczymy, co będą mnie robić. Dajcie znać, jak wygląda w ogóle bez brody. Wydaje mi się, że trochę śmiesznie, ale no, tak bywa. Lecimy się upiększać, żeby jakoś wyglądać, żeby twarz jakoś wyglądała. Bo faktycznie troszeczkę się zestarzałem, ale to przez to, że też mało śpimy. No ale cóż, takie życie. Żona dzwoni. Halo, żono. Boże, czy powiedz mi, czy ty te spodnie Moody chcesz, czy nie? Hejka. Hejka. Wypełniamy tutaj ankietę. Cześć. Hejka. Ja mam zarostu i chcę sobie trochę, wiesz, o... oczyścić, ogarnąć. Dobrze, to zobaczymy. Teraz kładziemy się tym obudki. Dobrze. Tak, dokładnie. Nie, teraz to myję twarz. Tak. Kiedyś to było tak, że w ogóle, wiesz, oczywiście poślizg, ale no. Że wiesz, nie dbałem w ogóle o twarz, więc... Tak mocno to trzeba ją przemyłać, bo okay. Żeby to nie zauważyć. Muszę powiedzieć, że wiem, dlaczego Ewa tak lubi tutaj przychodzić. Taki relaksik. Tak, super. Nawet to oczyszczanie mnie nie bało. Bardzo przyjemne. Czy już wygląda młodziej? No kurde. Bardzo przyjemne. Dermapen następny raz. Albo NPN można. A co to jest? Też tak jak dermapen, działanie po prostu, no nakłuwanie trochę lżejsze. Na lato można jako spokojnie robić, więc... Dobra. Skończyliśmy, wygląda młodziej, jest super. I długo robimy dermapen. Można iść do domu. Boże, jak fajnie jest poleżeć tak się ciszy i spokoju. Widok w Pretty Studio jest naprawdę zajebisty. A tam mamy centrum. Dobra, dziękuję bardzo. Do widzenia. Chciałem, słuchajcie, pozobaczyć wszystko przed wyjazdem. Zamówiłem właśnie jedzenie dla kotów. Bo obowiązku jest co niemiara, a czasu jest coraz mniej. Trzeba to jakoś ogarnąć. Być pełnym sił, tak? Żebyśmy mogli zacząć działać, tak? Lejciu, za nosem. Trochę się awanturował, ale cieszę się, że się udało. Witam się z wami z Bombim, z domu. Jesteśmy, słuchajcie, chwilę przed podróżą, naszą chyba najdłuższą podróżą, odkąd Lejciu się urodził. Strasznie się opierdzielałem. Nie opierdzielałem się, po prostu ciężko jest nagrywać vlogi, kiedy bombel jest cały czas, bo jak zaczynasz nagrywać, nagle on potrzebuje twojej uwagi i ciężko jest naprawdę, bo głównie uwaga skupia się teraz na Edziu i nie chcemy, żeby on, wiecie, cierpiał. Jak ma rodziców w domu, więc rodzice zajmują się nim, więc nagrywanie vlogu jest troszeczkę trudniej, ale dzisiaj postaramy się nagrać dla was vlog sami, ponieważ dzisiaj zostajemy cały dzień sami, dzisiaj Ewa idzie nagrywać współpracę. A że mnie nie trzeba przy tej współpracy, bo nie muszę nagrywać, no to ja jestem dzisiaj z Edziem. Dzisiaj będziemy jechać na zakupy, ogarniać,
będziemy szykować się naszego wyjazdu. Bo już w poniedziałek wylatujemy, tak? A tymczasem zaczynamy. Żółwik. Ostatnio, słuchajcie, zauważyliśmy, że się zawstydził, że ja siadać mu buzią tak. Wiecie, może to nie jest zawstydzenie się, bo zaraz jak ktoś nie myśli, o, takie małe dziecko się nie wstydzi. Bo jak coś powiem, że Edge coś zrobił, to nagle się pojawiają znawcy i piszą, o, to wcale nie jest prawda. Dla mnie wyglądało to, jakby się zawstydził, to było chyba już kilka razy, że robię tak, wiecie, no, że nie chcę buziaczków, tak? Nie chcę buziaczków. Lecimy z tym vlogiem. Dzisiaj, słuchajcie, na obiadek brzoskwinia z bananami, bez dodatku cukru, 100% owoców. Wszystko bio. Zalewamy zaraz wodą, żeby było ciut cieplejsze i karmimy. Słuchajcie, Edzio naprawdę świetnie sobie radzi z jedzeniem, kocha jeść. Ma chyba to po mnie po prostu. Wczoraj na przykład jadł jabłko z burakiem, to po prostu wcinał jak szalony. Dzisiaj jesteśmy cały dzień praktycznie sami, więc musimy sobie radzić. Zaraz zjemy, później troszeczkę jeszcze mleczka i lecimy załatwiać sprawę. Ja go kocham, ze sobą się nie zabierać. Szabadabadabada. Tu, ja, pu, pa. Czy ty jesteś gotów, synu? Czy ty jesteś gotów na jedzonko? Zakładamy siniaczek. Nie zakładaj sobie tego na głowę. Amigo. Super miska, taka plastikowa. No i lecimy. Śmiesznie, jak on tak wszystkiego próbuje, tak, wiecie, powolutku. By, wiecie, każdy smak jest inny. Każdy smak jest nawet troszeczkę kwaśny, tak? No troszeczkę kwaśny. Nie wycieram mu buźki, tylko wycieram mu tutaj szyjkę. No i ruszył z kopyta. Ruszył z kopyta. No średnio, 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 ale jak już zasmakowało, to już cały upeckany, mój syn. Ja, słuchajcie, tego próbuję i to jest tak zajebiste. Tak smaczne to wszystko. Przygotowanie, słuchajcie, do wyjścia. Nie można o niczym zapomnieć. Trzeba pamiętać o wszystkim. Meczko, check, recepta, check, woda, check. To co dzisiaj ubrał Edzio tak jak siebie. Ja mam niebieskie spodenki, jasną koszulkę. Idziemy sobie na kawkę. No później jedziemy po klapki dla taty i po receptę tak kupić. No i tak się prezentujemy. Moje sztopy, słuchajcie, na kawkę. Młody sobie leży teraz na boczku, znaczy na brzuszku. Tatuś pije kawusie. I tak sobie siedzimy, rozmawiamy. Pierwsza kawa oko w oko. No już, chodź. Właśnie takie momenty doceniam najbardziej, kiedy możemy sobie wyjść razem. On już się patrzy mi prosto w oczy, uśmiecha się, pijemy sobie kawusie. Jest pięknie. Możemy lecieć. Udało się, słuchajcie, żeby Bombi spał. Znaleźliśmy też miejsce. No, fajna restauracja. Możemy iść na spacer i do sklepu. To jest ulica Sienkiewicza, słuchajcie. Fajna ta restauracja, Reina Sienkiewicza. I tutaj zawsze był lemon. Do tej pory chyba jeszcze jest lemon. Każdy after, po każdej imprezie siedzieliśmy. Jest lemon. To jest otwarte 24 godziny na dobę, słuchajcie. Można było zjeść śniadanie po imprezie. No i taka historia. Ulica Sienkiewicza. I w Lemonie tutaj odbywały się posiadówy poimprezowe. Kurde, nie ma tutaj, słuchajcie. Nie ma tej windy. Dziwne. O, nowe koszulki. Rano ma być. Gotowa, zostawię, czekaj. O. Często się pojawiają pytania o te klapki. Dokładnie te. Mam takie ciemne, ciemnobrązowe, pod czarne podchodzące. Mam 44 i są one mega wygodne. One są trochę jak slajdy, jednoczęściowe i są naprawdę mega, ale to mega wygodne, są mega leciutkie. Kupiłem sobie teraz białe, żeby mieć do białych stylówek. W ogóle kiedyś chodziłem tylko w Nike'u, a teraz zdecydowanie Adidas u mnie wygrywa, bo tu mam chyba czwartą parę Easy i są najwygodniejsze do świata, serio. Słuchajcie, przyszliśmy do Czarnomorki, jedna z moich ulubionych restauracji. Tak?
Chodź. Tak, może pod telefon. Super, dzięki. Jedna z naszych ulubionych restauracji tutaj. No dzisiaj zjemy. To wszystko. I mleczko, jakby można. Mleczka takiego nie mamy. Super, dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Dzisiaj testujemy Czarnomorkę razem z moim synem Edwardem. Czarnomorka jest to restauracja założona chyba przez ludzi z Ukrainy, ale jedzenie mają naprawdę bardzo tutaj dobre. I ogólnie restauracje ukraińskie są na dobrym poziomie. Naprawdę. Są tutaj owoce morza. Jeśli przyjedziecie na śniadanie, no to możecie sobie kupić zawsze ostrygi, jeśli lubicie, o połowę taniej. Od 8 do godziny 12 ostrygi kosztują połowę taniej, więc to jest super oferta. Jest też oferta śniadaniowa. Macie świeże ryby wystawione tutaj na tym, na takiej ladzie. Więc super. Bardzo fajne miejsce, my już tutaj byliśmy i naprawdę tutaj smaczne jest to jedzonko, więc wziąłem risotto z krewetkami, krewetki i dwie ostrygi, żeby sobie spróbować. Jeszcze risotto tutaj nie jadłem, więc zobaczymy, jak to risotto będzie smakować. Ale fajnie. Puszczaj. Puszczaj mnie. Mamy nasze ostrygi. To jest tutaj naprawdę bardzo, bardzo dobre. Gdzie ty uciekasz? Już zaraz jemy. Fenomenalne, co? Kocham ostrygi, naprawdę. Wiem, że niektórych one obrzydzają, ale ja uwielbiam. Wygląda to naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dobrze. Tutaj mamy risotto, tutaj mamy krewetki. No i będziemy sobie degustować. Bambi sobie odpoczywa tutaj, więc nie będę go targać, ale my będziemy jeść te pyszności. To risotto naprawdę było przepyszne, jeśli chodzi o risotto. Wyszło super. Dobrze, że miałem jeszcze grillowane krewetki, które mogłem sobie dorzucać, bo w risotto były tylko 4 krewetki. I jak je zjadłem, to musiałem sobie dorzucić takich samych krewetek po prostu, tylko że już, które zamówiłem, 100 gram krewetek. 100 gram krewetek wychodziło 37 zł, więc nie jest jakoś najgorzej. Za kilogram 370 zł. Więc nie jest źle. Bardzo dobre risotto. Tutaj mam rzucone zdjęcie. Bardzo dobre risotto. To był ser pleśniowy, do tego było orzechy włoskie. I naprawdę było czuć takie masełko, było czuć wino. Było czuć taką mięsistość, tak to możemy nazwać. Było naprawdę bardzo dobre, więc polecam risotto. Nigdy nie jadłem tutaj makaronu, ale podobno makarony też są spoko. Więc wyszło to naprawdę, naprawdę smacznie. I krewetki grillowane też były naprawdę, naprawdę bardzo dobre. Jestem tutaj trzeci raz i trzeci raz jest okej. Jestem na Nowym Świecie, Nowy Świat 49. Czarnomorka nazywa się lokal, więc polecam z czystym sumieniem. To nie jest żadna współpraca, nic w tym stylu. Sam za to płacę, sam tutaj sobie to jem i sam to oceniam. Było naprawdę dobre. Śniadania nie były jakieś fenomenalne, jak ostatnio byliśmy, ale samo jedzonko tutaj, takie regularne, to jest naprawdę bardzo dobre i świeże. Zobaczcie, to jest po prostu najcudowniejsze dziecko na świecie. On jest tak grzeczny, tak cichutki. Zjadł. Dla niego jest ważne, żeby wiaterek wiał. Jest najszczęśliwszy na świecie, jeżeli miał co gryźć. Zęby są już na końcóweczce, zaraz się powinny pojawić, więc jesteśmy bliżej niż dalej. Zjedli, popili, możemy lecieć. Było pyszne. Powiem wam, że nie ma nic piękniejszego niż patrzenie, jak twoje dziecko się rozwija. Jak widzę, jak on wszystko obserwuje. Jak dla niego wszystko jest nowe. I czegoś nie widział albo nie zauważał, teraz to zauważył. To naprawdę fenomenalne. Coś wspaniałego. A wczoraj moja mama jeszcze do mnie powiedziała. Wiesz, jakoś te wszystkie moje koleżanki mówiły, że Boże, jakoś kochają ze swoich wnuki, aż tak bardzo mówi. No przecież kocha się jak się kocha, no mówi. Dziecko jak dziecko, no. Dopiero to zrozumiała, jak jej się wnuk urodził. I zobaczyła, o co tym panią chodziło, o co koleżankom chodziło, jeśli chodzi o to, że kocha się bardzo, bardzo mógł, aż tak bardzo. A propos tego, że zrozumiesz, jak się wydarzy. I tak właśnie to wyglądało. Jedna z moich takich ulubionych kamienic. Jesteśmy w ogóle przy hotelu Gromada. Stary, oldschoolowy hotel. Ale to jest kamienica, gdzie jest właśnie Wedel. I ma swoją pijalnię czekolady. I ta kamienica jest naprawdę
przepiękna. Słuchajcie, bliżej, zobaczcie, tam jest to okienko na górze. Wygląda to jak w jakimś Paryżu. Tutaj jest ten Wedel, o którym właśnie wam wspominałem. Tutaj jest kolejna kamienica, która jest też piękna. Tutaj już jest nowoczesny biurowiec, więc miasto kontrastów tak naprawdę. I tutaj są zdobienia w ogóle na tej kamienicy. Zobaczcie, że są zdobienia na ścianach, na balkonach, przy oknach. Wszystko zostało odrestaurowane w oryginalnej wersji chyba, jak było. Widocznie zachowały się dokumenty albo zdjęcia, które ukazywały, jak to wyglądało, więc dlatego zostało odrestaurowane do pierwotnej wersji. Ale no zobaczcie, no to wygląda po prostu światowo, zdecydowanie. Tutaj jest Pałac Kultury, tutaj nagrywali Hynkę w tym budynku. Tutaj mamy ten nowoczesny budynek, a to jeszcze mamy kamienicę jedną i kamienicę drugą. A tutaj macie mojego syna, który bardzo uważnie mnie słucha, co tata opowiada. No i tutaj jest pijalnia czekolady, do której możecie zawsze przejechać i napić się czekolady Wedla. Wedel niestety już nie jest polską, marka została sprzedana, ale warto zawsze przyjechać i spróbować takiej czekolady. Ale zobaczcie, jak to wygląda. To wygląda jak jakiś Madryt. Ta część wygląda zdecydowanie jak Madryt. Serio, bardzo mi się to podoba. Ta witryna Wedla, no i ta kamienica. No coś cudownego, serio. Architektura tutaj jest po prostu fenomenalna, a tutaj zobaczcie już blok. Tak wygląda jak z lat 50., nie wiem, może 50., 60., raczej 50. Dotarliśmy, słuchajcie, do domu. Było naprawdę fenomenalnie dzisiaj. Dzisiejszy dzień zaliczamy. Zaliczamy do udanych. Uśmiecha się do tatusia. Uśmiecha się mój synek. Wszystko ogarniamy. Słuchajcie, teraz będziemy jeszcze ogarniać miejsce parkingowe. Trzeba stąd pozabierać rzeczy, posprzątać przed przeprowadzką. Naprawdę bardzo dużo przed nami jest pracy i ogarniania. Serio. I mamy bardzo mało czasu na to, ponieważ tak naprawdę zaraz wyjeżdżamy, później wracamy i przeprowadzamy się. Fajnie dzisiaj było statkiem, co? Fajnie. Zaraz się zobaczymy z mamusią naszą, tak? Witam serdecznie, słuchajcie. Jesteśmy właśnie po lekarzu. Pojechaliśmy wspierać naszą mamusię. Naszą mamusię na badaniach lekarskich. Znaczy, mieliśmy wspierać, ale w końcu siedzieliśmy w knajpie i piliśmy kawkę. Bombi jad. Słuchajcie, jechaliśmy przy tylko Żwirki Wigury i po prostu powiem wam szczerze, że mam coś takiego, że tak kocham nasze lotnisko. Ja po prostu tam kocham tak jechać. Naprawdę, żadnego innego miejsca takiego tak nie kocham w Warszawie jak lotnisko Chopina. Naprawdę, to lotnisko ma taki swój urok. Ty też bardzo lubisz chyba, nie? Jest coś takiego. I już poniedziałek będziemy... Plus... No nie wiem, kurde. Boję się tej przeprowadzki, powiem ci szczerze. Ja też. Boję się tego, jak mamy mało czasu, jak wszystko mamy napięte, jak wszystko jest po prostu... Wiesz dlaczego? Bo my nie planowaliśmy przeprowadzki. Tak. Jakbyśmy planowali taką przeprowadzkę i w ogóle wszystko... Byśmy inaczej wszystko zaplanowali. To byśmy sobie nie planowali teraz wyjazdu na prawie miesiąc, tylko byśmy może sobie wyjechali we wrześniu. No właśnie. Spokojnie. Więc ta przeprowadzka A teraz jest... po prostu będziemy mieć tak, że my wrócimy i my będziemy mieć dosłownie 3 dni na to, żeby się przeprowadzić. Żeby to wszystko przeprowadzić, nie? Żeby wszystko ogarnąć. Mieliśmy robić to teraz, w tym miesiącu, ale mieliśmy tyle pracy, że w ogóle nie byliśmy w stanie, więc nie zrobiliśmy nic. No. Ani nawet nie posprzątaliśmy takich, wiesz, rzeczy. Nie naprawdę, kurde, jesteśmy w totalnej dupie. I nie wiem, jak to wszystko będzie, bo naprawdę, kurde, naprawdę szczerze, nigdy nie miałem czegoś takiego, że się tak bałem, że wiesz, jak to będzie. Znaczy, jak damy radę, jak to ogarniemy. Bo zawsze było tak, że wiesz, no luz, no. No jesteś inaczej, bo jest Edzio, wiesz, inaczej się przeprowadza. No właśnie o tym mówię, że też inaczej jest, bo jest Edzio, bo jeszcze nigdy nie przeprowadzaliśmy się, jak mamy dziecko. Bo nie ma tak, że sobie na spokojnie usiądziemy, o, dzisiaj sobie posegregujmy coś, tak. No nie. Tutaj to jakby wiecie, jak jest drzemka, to ja biegnę szybko do komputera. Tak. Korzystam z tego, że 30 minut mam. Naprawdę, jest ciekawie, naprawdę w ogóle się super dzieje u nas. Nie. Super, to raz, dwa, później w sierpniu mamy jeszcze wyjazd do Włoch. No, a we wrześniu też prawdopodobnie mamy jeszcze wyjazd do Hiszpanii i jeszcze na Kretę. Tak. Więc trochę wyjazdów mamy. I w ogóle, słuchajcie, planujemy duży wyjazd w listopadzie gdzieś. No.
taki duży, solidny wyjazd. Zobaczymy też, jak będzie nam się żyło w nowym miejscu. Jak kupimy bilety, to na pewno damy znać, czy to pęknie. Ale to by było super. Ja już nie mogę doczekać. Dziękuję Wam bardzo za tutaj. Samolocie lecimy, co, gdzie i jak i kiedy, to zobaczycie pojawia na kanale. Zachęcam do subskrypcji mojego kanału, do zostawienia właśnie łapeczki, napisania jakiegoś miłego komentarza i lecimy. Wszystkie informacje, gdzie, co i jak będą u moich żon na kanale, która właśnie jest tutaj. Trzymajcie się, do zobaczenia, salut, ciao.